stowarzyszenia, fundacje, kluby. Oddolne zrzeszenia, które łączy fascynacja kosmosem. W tym programie pokażemy, na czym polega rola kilku organizacji związanych z astronomią i jak pomagają budzić zainteresowanie wszechświatem. Zapraszamy na Astronarium. Jedną z najstarszych organizacji naukowych na świecie jest brytyjskie Royal Society, czyli Towarzystwo Królewskie. Utworzone w roku 1660 miało być miejscem, gdzie naukowcy będą mogli dyskutować o najważniejszych problemach i prowadzić wspólne eksperymenty. Co ciekawe, już 4 lata później pierwszym zagranicznym członkiem towarzystwa został wybrany polski astronom Jan Heweliusz. Dlaczego jednak o tym wspominam? Otóż Royal Society powstało, aby umożliwiać naukowcom współpracę, ale dziś jego rola wcale się do tego nie ogranicza. Towarzystwo Królewskie zajmuje się również choćby promowaniem naukowych osiągnięć czy edukacją. Polskie organizacje związane z astronomią nie mają rzecz jasna aż tak długiej historii, jednak mimo to przeszły bardzo podobną drogę. Dlatego w tym specjalnym odcinku naszego programu przyjrzymy się kilku takim właśnie organizacjom. Przekonajmy się, jaką rolę odgrywały w Polsce w ostatnim stuleciu i jaki wpływ na rozwój astronomii mają one dzisiaj. Największa polska organizacja zrzeszająca naukowców zajmujących się badaniem kosmosu to Polskie Towarzystwo Astronomiczne. W jego szeregach znajdziemy kilkaset osób z całego kraju. Członkowie PTA spotykają się co 2 lata, by dyskutować o najważniejszych odkryciach astronomicznych oraz o własnych dokonaniach naukowych. Takie konferencje są organizowane regularnie od ponad 70 lat. Pierwsze z nich odbyły się jednak już przed wojną, a ich historia łączy się ściśle z odbudową polskiej astronomii po zaborach. W okresie po I wojny światowej na terenach Polski międzywojennej było raptem 6 astronomów, a więc kadra zawodowych astronomów była znikoma. To na palcach, można powiedzieć, obu rąk można było policzyć. I teraz nastąpiło bardzo ciekawe zjawisko. Do Polski zaczęli zjeżdżać astronomowie z różnych krajów. Między innymi z Niemiec zaczęli zjeżdżać, ale nawet z dalekiej Japonii tutaj przybył Kamiński. Banachiewicz przybył z terenów carskiej Rosji dawnej. I ci ludzie wrócili jak gdyby do swoich ośrodków, do swoich miejsc i zaczęli od podstaw tworzyć podstawy zawodowej astronomii, zaczęli organizować obserwatoria. I sądzę, że już wtedy, gdzieś około 1920 roku, powstała taka idea, żeby jakoś te wysiłki zrobić wspólnie. Początkowo pewnie to było w jakichś indywidualnych rozmowach, ale w roku 1923 była okrągła 450. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. I przypuszczam, że to właśnie dało asumpt do zorganizowania w Toruniu pierwszego, można by powiedzieć, organizacyjnego takiego zjazdu. I to jest data, kiedy powstało Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Czasy były niesłychanie trudne, to też jakaś merytoryczna działalność była niesłychanie ograniczona. Przypuszczam, że też miało to znaczenie, że była kwestia komunikacji. Otóż wtedy już powstały ośrodki takie mocniejsze we Lwowie, w Krakowie, w Warszawie i w Wilnie. W Wilnie to od podstaw się organizowało, prawie że od podstaw organizowano obserwatorium w Poznaniu i aż do mniej więcej 1930 roku ta współpraca między ośrodkami była bardzo ograniczona.
Polskie Towarzystwo Astronomiczne miały swój istotny udział w organizacji wypraw na całkowite zaćmienie Słońca. To pierwsze takie wyprawy, ekspedycje, jak to nazywano, były w 1927 roku. I tam uczestnicy tej ekspedycji pochodzili ze wszystkich ośrodków. To była ściśle określona współpraca. Bardzo energicznie działał Tadeusz Banachiewicz w Krakowie. Banachiewicz zainicjował pod szyldem początkowo Polskiego Towarzystwa Astronomicznego powstanie czasopisma Acta Astronomica. No i to czasopismo istnieje do chwili obecnej, przy czym miało różne koleje. Różni byli redaktorzy, różne były instytucje, które firmowały Acta Astronomica. Tym niemniej do tej pory jest to uznane na świecie czasopismo astronomiczne, profesjonalne dla zawodowych astronomów. Działalność towarzystwa została zawieszona w czasie II wojny światowej. Pierwszy powojenny zjazd zorganizowano w roku 1948. 4 lata później prezesem PTA został wybrany profesor Włodzimierz Zon. Z krótką przerwą pełnił tę funkcję ponad 2 dekady. W tamtym czasie odegrał ogromną rolę w rozwoju astronomii i umacnianiu jej pozycji w polskiej nauce. Wszystkie prawa fizyki, chemii, nauk biologicznych muszą być zatwierdzane, że tak powiem, przez astronomów, dlatego że to jest reputacja ich uniwersalności. Prawo odkryte tylko na Ziemi tak długo nie jest prawem, dopóki się nie potwierdzi gdzie indziej. Powiedzmy sobie grawitację. Przecież na podstawie prawa grawitacji konstruuje się dzisiaj nawet hulajnogę. Prawo grawitacji sprawdzone zostało, odkryte przez fizykę, ale sprawdzone potem na Księżycu i bez tego sprawdzenia nie byłoby prawem powszechnej grawitacji. Prawda? Teorię względności trzeba było sprawdzać przy pomocy Słońca i orbit niektórych planet. Zatem pierwsza rola astronomii w cywilizacji jest najwyższym instytucją zatwierdzającą słuszność, uniwersalność wszelkich praw natury odkrywanych przez nas. Imieniem profesora Zona nazwano nagrodę za wyjątkowe zasługi w popularyzacji astronomii, wręczaną podczas zjazdów PTA. Osiągnięcia naukowe honorowane są z kolei nagrodą imienia Bohdana Paczyńskiego, najwybitniejszego członka towarzystwa. Podczas zjazdów nadal omawiane są wyniki najważniejszych badań wszechświata. W wielu z nich uczestniczą obecnie członkowie PTA. Działalność towarzystwa nie ogranicza się jednak wyłącznie do naukowej dyskusji. PTA zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy o wszechświecie, a to z kolei pomaga w staraniach o strategiczne dla nauki decyzje. Znaczenie czy rola towarzystwa uległa pewnej ewolucji i w ogóle sama działalność towarzystwa uległa pewnej ewolucji, bo tak jak dawniej było to raczej nakierowane na stricte wymianę doświadczeń naukowych, kontakty pomiędzy osobami, tak z czasem wszyscy zaczęli sobie również zdawać sprawę, również z tego względu, że potrzebne były coraz większe środki finansowe, żeby tą naukę uprawiać, rozwijać, osiągać jakieś wartościowe wyniki. Wszyscy sobie zdali sprawę, jak ważnym aspektem, nawet powiem tak, działalności naukowej jest popularyzacja. I zdajemy sobie sprawę wszyscy, że żeby te osiągnięcia naukowe były naprawdę znaczące, to nie tylko głowa jest potrzebna, no niewątpliwie bez tego się nic nie zrobi, ale również są potrzebne te aspekty materialne, czyli dostęp do najnowocześniejszych przyrządów. I tu są jak gdyby 2 aspekty tej sprawy, to znaczy my stąpamy po Ziemi i mamy przyrządy naziemne i tu jest rola Europejskiego Obserwatorium Południowego, do którego wstąpiliśmy pod koniec 2014 roku. I bardzo ważna rola wsparcia ze strony towarzystwa, przekonywania decydentów. Także tutaj, mówiąc brzydko, lobbowanie za tą przynależnością było bardzo ważne. Drugą organizacją, która jest bardzo istotna w naszej działalności, to znaczy dostarcza nam możliwości korzystania z satelitów, to jest Europejska Agencja Kosmiczna. I Polska jest członkiem zarówno w jednej, jak i w drugiej organizacji, ale tutaj niebagatelna rola właśnie była między innymi naszego towarzystwa. Polskie Towarzystwo Astronomiczne od niemal wieku przyczynia się do rozwoju astronomii w kraju.
Nie jest to jednak najstarsza organizacja astronomiczna w Polsce. W roku 2019 stulecie istnienia obchodziło Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. To organizacja, która zrzesza pasjonatów patrzenia w nocne niebo. Historia tego miłośniczego ruchu miała jednak niezwykle skromne początki. Wszystko zaczęło się od Koła Miłośników Astronomii, założonego w jednym z gimnazjów w międzywojennej Warszawie. Na pomysł wpadli trzej ówcześni maturzyści: Stefan Kaliński, Stanisław Porozowski i Jan Mergenthaler. Pierwsze spotkanie młodych miłośników astronomii miało miejsce 5 października 1919 roku. Jakoś zaczęli się interesować astronomią. Te zainteresowania może były spowodowane tym, że niedawno na niebie widniała jasna kometa Halleya. To był rok 1910. No, oni jeszcze wtedy byli małymi dziećmi, można powiedzieć, ale to już jakoś utkwiło pewnie w pamięci. Z kolei w tym roku, 1919, też ukazała się na niebie kometa. Wprawdzie nie była widoczna gołym okiem, tak jak wcześniej kometa Halleya, ale no, jeśli ktoś posiadał jakąś małą nawet lunetkę, to można było kometę zobaczyć. I przypuszczam, że właśnie chyba te kometarne sprawy doprowadziły do tego, że wzrosły zainteresowania tych młodych uczniów warszawskich gimnazjów, którzy jakoś skontaktowali się z no, również młodym 30-paroletnim nauczycielem astronomii w szkołach warszawskich, astronomem już zawodowym, Felicjanem Kępińskim. I na tym spotkaniu 5 października 1919 roku zebrała się grupa już chyba podobno około 20 osób, no właśnie jakoś tak zainteresowanych zagadnieniami astronomicznymi, i oni postanowili założyć koło. Koło miłośników astronomii, takie międzyszkolne koło miłośników astronomii. Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodziło się na to, żeby to było właśnie międzyszkolne koło, żeby było potem również można było wstępować do tej grupy miłośników astronomii innym osobom, nie tylko związanym ze szkolnictwem czy studentów. No i tak się rozrosło to. Młodzi pasjonaci astronomii nie poprzestali tylko na utworzeniu nowej organizacji. Zaczęli także wydawać własne czasopismo pod tytułem Urania, które ukazuje się aż do dziś. Ci młodzi ludzie, którzy zebrali się 5 października i utworzyli to koło miłośników astronomii, od samego początku jakoś no, dążyli do tego, żeby właśnie mieć jakieś swoje wydawnictwo. To oczywiście było bardzo trudne i w ówczesnych czasach oni rzeczywiście sami coś tam redagowali i taką metodą powielaczową drukowali czasopismo, które właśnie już wtedy nazywało się Urania. Chyba istotne było to, że byli autorzy, którzy no, byli takimi zapaleńcami, że chcieli nie tylko sami obserwować niebo, ale chcieli się dzielić z tym z innymi. Niezwykła inicjatywa przedwojennych uczniów dała początek wielkiemu ruchowi miłośników astronomii. Szkolne koło przekształciło się w ogólnopolskie towarzystwo, które po kilku zmianach nazwy przyjęło w końcu miano Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Swoją pasją dzielą się w nim zarówno zawodowi astronomowie, jak i amatorzy. PTMA organizuje spotkania, zloty i wielkie wyprawy śladem zaćmień Słońca i złóż polarnych. To część ciągle aktualizowanej misji, jaką realizuje towarzystwo. Przez te 100 lat zmieniało się dość zasadniczo, począwszy od liczby członków, bo przecież tak naprawdę to 5 uczniów założyło Koło Miłośników Astronomii, które się potem rozrastało. Obecnie mamy 19 oddziałów. Do tych 19 oddziałów należy około 950 członków. Mamy sekcje tematyczne. Niektóre z tych sekcji są naprawdę bardzo prężne. Tu muszę wymienić sekcję obserwacji komet, sekcję obserwacji Słońca, ale działa też sekcja historyczna, która publikuje swoje no, efekty poszukiwań historycznych na łamach Urani. No, jak gdyby taką główną naszą rolą to jest popularyzacja astronomii. Cieszy nas to, że interesują się astronomią coraz większe, szersze gremia młodzieży. Nasze towarzystwo, no, mające 100 lat i w swoich szeregach mających ludzi starszych, być może nie jest jak gdyby kompatybilne z tymi oczekiwaniami, potrzebami ludzi młodych.
My z nimi współpracujemy, ale w naszym towarzystwie coraz więcej młodych ludzi jest. To nie znaczy, że z nich wyrosną astronomowie. Nie muszą, ale ten bakcyl został zaszczepiony. Obóz astronomiczny z biurka! Zarażanie młodych ludzi pasją do odkrywania kosmosu to zadanie, które w niezwykły sposób realizuje także inna polska organizacja. Klub astronomiczny Almokantarat od blisko 40 lat skupia zdolną młodzież i stanowi pewnego rodzaju fenomen samoorganizacyjny. Starsi i bardziej doświadczeni członkowie uczą tu astronomii swoich nieco młodszych kolegów. Służą temu przede wszystkim organizowane każdego lata obozy astronomiczne. Ich uczestnicy łączą wakacyjny wypoczynek z okazją do lepszego poznania nauki i obserwacjami nocnego nieba. Jak mówią organizatorzy tych niezwykłych spotkań, pomysł zrodził się wraz z tym, jak astronomia zaczęła znikać z programów nauczania w polskich szkołach. Klub astronomiczny Almokantarat, który powstał w 1983 roku, od samego początku za swój cel miał popularyzację astronomii wśród młodzieży. Młodzieży, która coraz mniej tej astronomii miała w szkołach, coraz mniej tą astronomią się interesowała. Pomysł był taki, żeby zarazić młodych ludzi pasją do nieba. Obozy astronomiczne Klubu Astronomicznego Almokantara to największe obozy astronomiczne w Polsce dla młodzieży. Jest to serce naszej działalności klubowej, od tego się zaczęło i to do tego wszystko dąży co roku, żeby jak najlepiej się do nich przygotować, żeby jak najlepiej tutaj się i zaprezentować młodym, ale też żeby młodzi jak najlepiej mogli to niebo i astronomię, pasję do astronomii zgłębić. Obóz astronomiczny naszego klubu to mimo wszystko, mimo tej wakacyjnej pory, obóz naukowy. W związku z tym w ciągu dnia mamy zajęcia z matematyki, fizyki, informatyki, innych dziedzin pokrewnych do astronomii, aby lepiej dzięki temu poznawać astronomię, która stanowi główną oś merytoryczną naszego obozu, bo w ciągu dnia mamy zajęcia z astronomii, wykłady, ćwiczenia, przygotowanie do olimpiady astronomicznej, na w nocy obserwacje. Chyba tutaj główną rolę odgrywa ta pasja, którą chcemy zarażać. Ja i moi koledzy z kadry byliśmy kiedyś uczestnikami tych obozów. Zaprzyjaźniliśmy się ze sobą, chcieliśmy wspólnie dalej organizować te obozy młodszym pokoleniem. Jest to tak zwana sztafeta pokoleń, jak to nazywa nasz założyciel klubu, pan Marek Szczepański z Chorzowa, z Planetarium Śląskiego, z którym też jesteśmy związani od samego początku. Sztafeta pokoleń, która przez to, że to młodzi dla młodych organizują te obozy, jest tutaj wyjątkowa atmosfera, możliwość wymiany poglądów, wspólnych zabaw, wspólnych rozmów, ale też przede wszystkim wspólnego zgłębiania nieba i nauki w takim bardzo przystępnym, młodzieżowym stylu, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Niezmienną misją i celem naszego klubu jest popularyzacja astronomii, zwłaszcza wśród młodzieży. Jest wiele organizacji, które popularyzują astronomię w regionalnych ośrodkach, czy też w skali całego kraju, niezależnie od wieku. My naszą taką niszą, którą chcieliśmy właśnie znaleźć i do której to adresujemy, jest młodzież. I to jest nasz główny, niezmienny cel, aby ludzie, którzy troszkę mniej w szkole tej astronomii poznają, mogli ją tutaj poznać w takim wyjątkowym miejscu, i w wyjątkowych okolicznościach, bo na obozie w środku lasu z dobrym zapleczem, z pięknym niebem nocnym, który może tutaj uczestników zarazić, zapalić i rozkochać w astronomii. Klub astronomiczny Almokantarat powstał z inicjatywy osób związanych z olimpiadą astronomiczną, jedną z najstarszych olimpiad przedmiotowych, organizowaną w Planetarium Śląskim. Z szeregów klubu wyszło wielu laureatów, którzy często wracają na obozy astronomiczne już w roli opiekunów. O olimpiadzie astronomicznej tak naprawdę dowiedziałem się głównie na tym obozie i postanowiłem, że będę próbował na tym obozie, trochę mnie nauczyli, trochę też próbowałem w domu, ale głównie na obozie poznałem tę olimpiadę. Próbowałem w pierwszej klasie, potem w drugiej doszedłem do finału, no i w trzeciej udało mi się wyjechać na międzynarodową olimpiadę astronomiczną, gdzie dostałem srebrny medal. Klub w ogóle wywodzi się w pewnym sensie z olimpiady, ponieważ pierwsze spotkania klubowe to były właśnie spotkania ludzi, którzy chcieli się spotkać w środowisku jakby nieolimpijskim, tak po olimpiadzie znaleźć się spotkać. Natomiast obecnie klub oczywiście popularyzuje astronomię, to po pierwsze, a po drugie na samym obozie prowadzimy kursy przygotowawcze. Dzięki temu mamy tutaj kilku finalistów, laureatów, też między innymi 4 z 5 osób z kadry tego roku na astronomii są obecnie na obozie.
Ja dzisiaj jestem wykładowcą głównie, prowadzę zajęcia, uczę młodych ludzi i matematyki, i fizyki, i astronomii oczywiście. I mam nadzieję, że nauczyłem ich czegoś i że zapaliłem ich w nich taką iskierkę chęci do walki o tytuły związane z olimpiadą. Organizacje działające na rzecz upowszechniania astronomii wpisują się w koncepcję tzw. społecznej odpowiedzialności nauki. Na czym polega ta idea, można się było przekonać podczas kongresu zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Społeczna odpowiedzialność oznacza, że nauka ma polegać nie tylko na poszerzaniu wiedzy, ale również na służbie społeczności. Przede wszystkim poprzez popularyzację wiedzy i angażowanie szerokich grup społecznych. To, że w Polsce popularyzacja nauki rozwija się tak dobrze, to jest przede wszystkim zasługa wielkich pasjonatów skupionych w organizacjach pozarządowych, rzeczników nauki, popularyzatorów nauki. I co najważniejsze, chodzi przede wszystkim o popularyzację wśród najmłodszego pokolenia, dlatego że jeżeli chcemy doczekać się polskich noblistów w dziedzinie nauk ścisłych, to musimy te młode talenty wyławiać tak naprawdę w przedszkolu, najpóźniej w szkole podstawowej. Temu służy ten Kongres Nauki, temu służą inne działania naszego ministerstwa. W ciągu ostatnich lat wydaliśmy na popularyzację nauki 250 milionów złotych, ale to jest dopiero początek. Organizacje zajmujące się astronomią w Polsce mają różną historię i często bardzo odmienny charakter. Wszystkie stanowią jednak przykłady oddolnej działalności, która przetrwała długie lata. Jednocześnie pełnią coraz bardziej istotną rolę w rozwijaniu nauki o kosmosie i upowszechnianiu zainteresowania wszechświatem. Organizacje pozarządowe związane z astronomią odegrały ważną rolę w jej rozwoju. Często dlatego, że praca połączona z prawdziwą pasją może być czysto bezinteresowna. I z tą myślą kończymy ten odcinek Astronarium. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.